Skopanie jest to miejsce, jedno z wielu na mapie, gdzie są zlokalizowane placówki opiekuńczo-wychowawcze. Są to miejsca, w których dzieciaki przebywają, wychowują się. My staramy się im zapewnić jak najwięcej, żeby w życiu mieli możliwość osiągnąć. Dzięki temu, że mamy wielu przyjaciół, wspaniałych ludzi, podejmują różnego rodzaju akcje dla nas, stać nas na to, żebyśmy mogli w procesie usamodzielnienia wyposażyć ich w dodatkowe umiejętności. Dzieciaki opuszczające naszą placówkę naprawdę sobie świetnie radzą, świetnie funkcjonują. Nie wszystkim się udaje tego dokonać, ale 90% dzieciaków naprawdę jako ludzie samodzielni dorośli funkcjonują. Także dzięki wielkie wszystkim osobom wspierającym dom dziecka w Skopanie, wszystkim naszym przyjaciołom za to, że są z nami i nam pomagają. W tym roku jedziemy na Chorwację. Chcemy pokonać 1000 km rowerami. Akcja ma na celu zbierania środków pieniężnych na rzecz dzieci z domu dziecka. No postanowiłem wybrać się też w tym roku na tą misję, taką wyprawę, która właściwie będzie pierwszą moją taką długą wyprawą, bo ponad 1000 kilometrów. Jeszcze tyle nigdy nie przejechałem, ale no dajemy z siebie wszystko. I myślimy też, że będzie to dla nas nie tylko frajda z jazdy na rowerze, bo to uwielbiamy, ale też dzięki temu pokażemy innym, że można żyć aktywnie, można się z tego cieszyć, a liczymy na sponsorów, że oglądając nas, wspierając naszą akcję, pomogą dzieciakom, które też będą takie, tacy aktywni później w życiu jak my, poradzą sobie z wszystkimi problemami i będą zadowoleni ze swojego życia, bo o to przecież chodzi tam wszystkim. Jedziemy w 6 osób plus 2 samochody, które nas będą ubezpieczać. Codziennie będziemy pokonywać około 400 km. Najgorsze to, że będziemy jechać przez góry, będziemy się wspinać mocno pod górę. Mam nadzieję, że damy radę. Na pewno damy radę. Zaczynamy już od marca treningi. Będziemy wyjeżdżać na długie trasy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z nami pojeździć, potrenować, bo będą nas motywować w tym wszystkim. Będzie na pewno fajnie. Poszedłem do naszej rowerowni, która się tutaj znajduje, gdzie jest tu multum rowerów. No i tak znalazłem jeden rower, taki nawet dobry, nie był jakiś zniszczony. Poszedłem do dyrektora zapytać się go, czy mogę go wziąć pod warunkiem, że dla siebie, jeśli go sobie naprawię, tak? On powiedział, że tak. No to go wziąłem, zrobiłem od podstaw wszystko sam. Oczywiście był to rower górski, ale zrobiłem go na taki szosowo-turystyczny, że tak powiem. Także od tamtego momentu jazda zaczęła mnie coraz bardziej wkręcać. Te 1000 km, ten wyjazd właśnie do Chorwacji, do miejsca docelowego, jest właśnie czymś, co naprawdę ja sam też chciałbym pojechać, tak? Nie ma rzeczy niemożliwych, których by się nie dało zrobić, tak? Trzymam oczywiście kciuki, żeby wszyscy dojechali szczęśliwie, zdrowie do tej Chorwacji, wykręcili te kilometry. Jestem w domu dziecka od 2-3 lat. Zajmuję się piłką nożną, biegami, no i takimi rzeczami. Ja gram w klubie Wisanie w Skopaniu, tutaj koło szkoły. I no i mam zawody różne, praktycznie jeździ na jedno, nie. Czasami strzelam bramki, czasami nie. Ja usłyszałem o tym wyjeździe na 1000 km od wychowawcy, że rowerzyści, którzy chcą nam pomóc, chcą nam pomóc w taki sposób, że chcą przejechać 1000 km. Mam różne marzenia. Znaczy, na pewno chciałabym się kształtować też w kierunku sportu, bo bardzo to lubię. WF bym chciała uczyć w szkole, w gimnazjum na przykład, bo mi się to podoba. Uprawiam bieganie z dyrektorem z placówki, chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, różne dyscypliny sportu. Byliśmy ostatnio na przykład w Mielcu, mieliśmy biegi w hotelu Rado i właśnie bardzo dobrze mi poszło, bo miałam 10 km chyba w 50 minut. I to był taki pierwszy
idealny bieg, mimo że było zimno i wszystko, ale mi bardzo dobrze poszło. Słyszałam o jeździe na rowerze na 1000 km do Chorwacji. No i moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że dojadą. Tak, kibicuję na pewno. I sama bym pojechała, gdybym była starsza. No, ale na razie mam naukę i nie dam rady. Będzie bardzo fajny udział w tym wszystkich naszych znajomych, przyjaciół i będzie naprawdę rewelacyjnie. My staramy się cały czas z dzieciakami funkcjonować sportowo. Są to biegania, jest to jazda na rowerze. Dzięki temu też ich aktywizujemy, a przy wsparciu jeszcze takich wspaniałych ludzi mamy możliwość zrobić fantastyczny materiał i pokazać, że jak się będziemy wspierać, wszyscy wzajemnie, nawzajem pomagać sobie, będzie nam zdecydowanie lepiej się żyło.